Siemano, jesteśmy w sklepie Serum. Dzisiaj pogadam z Zerosem. Siemanko. Piąteczka. W ogóle na początek to tak jak pewnie w każdym wywiadzie, wszyscy by chcieli wiedzieć co z twoją kurwa płytą solową, ale pewnie już ci łeb pęka od tego pierdolenia, co? Troszkę tak. Tak? Bo wiesz, nie ukrywam, że coś tam siedzę nad tym, pracuję. Jest trochę napisanych wersów, cały czas jakby, no, jest praca w toku. Mm-hmm. I nie chciałbym jakby się tutaj, wiesz, wypstrykiwać, żeby powiedzieć, że jutro, pojutrze jeszcze, wiesz, jakieś single poleciały, jeszcze pójdzie teraz z Pęksem, nie wiem, kiedy wyjdzie ten wywiad, ale jakby jestem cały czas aktywny, tylko po prostu muszę się skoncentrować, a mam z tym problem. Mam do siebie bardzo duże, jak gdyby, wymagania i po prostu zajmuje mi to trochę czasu. Myślę, że pod koniec roku. No, to już jest jakaś tam deklaracja. Jest jakaś deklaracja, tak. To jakoś pewnie z tego nie będzie kurwa spowiadał, nie? Czy to będzie w przyszłym roku, czy na końcu tego. Chodzi o to, żeby to było zajebiste. Zajebiste, dokładnie. Domyślam się, że też pewnie łatwiej ci napisać zwrotkę do kogoś, nie? Bo to idzie jakoś, kurczę, pod wpływem emocji, niż, kurczę, przysiąść i pomyśleć też nad jakimś swoim spójnym, nie? Materiałem. Właśnie, tak, nie? Właśnie o to chodzi, że ja mam do siebie, mówię, duże wymagania i po prostu nie działa to tak, że to zasiadam i 16 piszę, tylko po prostu siedzę nad całym projektem. Jest to skomplikowane dla mnie. Ale mam nadzieję, że to się uda. Że to się uda i że po prostu zrobimy to do końca roku, nie? Z jakimi ludźmi więcej możesz coś zdradzić, byś będziesz pracował na tym? Na razie pracuję sam ze sobą i oprócz mogę producentów zdradzić. No tak, producentów. Jak najbardziej, więc tak, mam bardzo fajny bit od Szczura, od mojego ziomeczka Tomeczka, TMK, mam fajny bit od Poszfiksa, mam bity, w ogóle wiesz co, ja mam tyle bitów, że... Ubierać to, nie? Znaczy... Nie chciałbym nikogo z moich kochanych producentów obrazić, po prostu na tą chwilę skupiłem się na Szczurze, TMK i Poszwicie. No ze Szczurem to chyba jakby no w rodzinie, dokładnie, w rodzinie, kawał czasu, więc jakby to kurwa samo przez się rozumie, że on też rozumie jaki kurczę styl, klimat i styl preferujesz, nie? To nie do końca tak jest, wiesz, bo na przykład z Michrusem na bicie właśnie Poszwiksa, żeśmy zrobili moim zdaniem kurde niesamowity rozdol. Ładnie to zrobiłem, tak? I do czego zmierzam? Do tego, że po prostu wiesz, no to jest kwestia tego, że to musisz wyczuć. A ja teraz akurat w tym momencie mojego życia jakoś nie mam za bardzo weny, nie? Jest tak, bo jest rzemiosło, ale wena też jest potrzebna. Ja umiem pisać teksty, tylko że chciałbym po prostu zrobić coś genialnego. Dużo ludzi na to czeka i nie chciałbym tego spnolić. Ładnie? Ładnie? Ładnie robię. Sam wycinasz przekleństwo. Aż mi głupio, że ja swoje nie wycinam, nie? Będą pisać w komentarzach, wiesz, że raz wycina, a szaman nie wycina swoich, nie?